ponownie. Drugie spotkanie w ramach Europejskiej Ligi Młodzieżowej. W tej chwili grają zespoły, które są tutaj w czołówce tej ligi. W białych strojach zespół z Estonii Stalina, który jest na trzecim miejscu po 10 meczach z 3 porażkami i 7 zwycięstwami. No ale z kim przegrali? Z Sabonisem i tam jeszcze z silnymi drużynami. W strojach czerwonych zespół z Wilna, WKM z Litwy. W tej chwili, proszę Państwa, 17 punktów przewagi. Tak, 17 punktów przewagi na korzyść zespołu z Estonii. Początek był raczej tutaj wyrównany, ale z biegiem czasu Estonia pomalutku wychodziła na prowadzenie, by osiągnąć dwucyfrowy wynik i myślę, że tutaj Estonia wygra ten mecz. W Kobierzycach jesteśmy. Sporo uczniów dzisiaj z Kobierzyc przyszło oglądać koszykówkę na najwyższym poziomie. Bardzo fajnie, że nauczycielki przyprowadzili. Maluchy może się zarażą koszykówką. No i pewne punkty. Minut do końca spotkania. 15 punktów do odrobienia. Sporo. Możecie kibicować albo do Litwy, albo do Estonii. Bo Estonia to normalnie, jak my mówimy, Estonia, a Litwa to trzeba mówić Lietuwa. Mamy podanie, taki pick and roll i są punkty. Time out. Witam serdecznie sędziów. Co was tak sporo tutaj ze Śląska i z Łodzi? Macie jakieś egzaminy? Mamy kamp sędziowski, szkolimy się, żeby jak najlepiej obsługiwać mecze. A co pani sądzi o poziomie tych rozgrywek? Bardzo fajnie. Jestem naprawdę pod wrażeniem, że 16-latkowie i fizycznie są tak bardzo rozwinięci i rzeczywiście poziom jest bardzo wysoki. Czyli dobrze, jak są bardzo dobrze rozwinięci fizycznie? No zdecydowanie wtedy poziom meczów jest wyższy, dlatego fajnie jest to oglądać i sędziować. To życzę dobrego sędziowania. Tutaj filmowane wszystko. Jest pan Puchalski. Serdecznie witam Krakowie. 1906 Kraków. Jak tam podróż? Jest ok. Zaraz przebiorę się w koszulkę Krakowi, bo ja nie zapominam o was. A pamiętajcie, że gracie dla nich. One tu są. Wracamy do gry. 56-43. Ostatnie 5 minut. Aj. Ale nie było, ale jeszcze posiadanie piłki i trafił.
Teraz mam problem, wybrać jedynkę albo 32 do wyróżnienia. Ja jestem za 32, ale tym panem za jedynką. Ja będę kończył już relację na razie wideo. 58-45. Nasze punktów przewagi. Jeżeli się coś zmieni, to wrócimy jeszcze do gry. Prowadzi oczywiście zespół białych strojach. Zespół Kresklina, Estonia. 58-46. 15-8, 14-6 for Estonia.